Dzień dobry, witam Was. Dziś mam wyjątkową nieprzyjemność ogłoszenia wyników za trzeci kwartał 2022 roku. W tym kwartale bank poniósł stratę w wysokości 347 milionów złotych. To jest drugi raz w mojej pięcioletniej historii, kiedy mam taką sytuację, że bank poniósł stratę kwartalną. Jest to też najwyższa strata kwartalna, jaką zrealizowaliśmy w historii naszego banku. Jest ona efektem zaksięgowania kosztów wakacji kredytowych, które zbliżyły się do poziomu miliarda złotych. Gdyby pominąć zdarzenia o charakterze jednorazowym, a w szczególności efekt wakacji kredytowych, bank zrealizowałby solidne wyniki, pokazujące, że jesteśmy organizacją dojrzałą, umiejącą reagować na zmieniające się realia gospodarcze, zwinną i idącą absolutnie we właściwym kierunku, zarówno jeśli chodzi o naszą strategię, jak i o naszą wizję transformacyjną. W trzecim kwartale kontynuowaliśmy nasz wzrost, w szczególności w obszarze bankowości korporacyjnej. Zwiększyliśmy udziały rynkowe, a wolumeny kredytowe wzrosły w ujęciu rok do roku silnie dwucyfrowo. Pokazuje to, że bank zbudował dwie solidne nogi, na których stabilnie stoi i które będą rozwijały się w przyszłości. Koszty ryzyka spadły w ujęciu kwartalnym i niewątpliwie należą do najniższych na rynku. Koszty operacyjne w trudnych realiach wysokiej inflacji utrzymaliśmy absolutnie pod kontrolą. Jesteśmy w pełni skoncentrowani na realizacji naszej strategii zorientowanej na zrównoważony rozwój. Przynosi ona namacalne efekty, namacalne rezultaty. W minionym kwartale otrzymaliśmy najlepszy spośród polskich banków rating wydany przez agencję ratingową Sustainalytics na poziomie 10,9, co stawia nas w bardzo dobrym świetle, jeśli chodzi o skalę ryzyka ESG, jakie bank ponosi. W minionym kwartale istotnie wzrósł wolumen zielonego finansowania, które zaaranżowaliśmy, którego udzieliliśmy polskim firmom, ale również naszym klientom indywidualnym. Kilka tygodni temu otrzymaliśmy dwie niezwykle prestiżowe i bardzo cenne dla nas nagrody. W dorocznym ratingu Forbesa w kategorii Bank przyjazny firmom zajęliśmy drugie miejsce, natomiast w ratingu Newsweeka w kategorii Bankowość tradycyjna znaleźliśmy się na najwyższym stopniu podium. Dlatego też jestem dziś w oddziale naszego banku. Chciałbym pogratulować i podziękować koleżankom i kolegom z całego banku, z sieci detalicznej, z naszego contact center, wszystkim tym, którzy wspierają ciągłe podnoszenie jakości obsługi naszych klientów, za te nagrody, za to, co osiągnęliśmy i oby tak dalej i dalej do przodu, bo mamy wciąż sporo do zrobienia. Przed nami czas niepewny. Niepewność wynikająca z szeregu czynników, w większości zewnętrznych. Nie wiemy, jak rozwinie się sytuacja w Ukrainie, nie wiemy, co dalej z inflacją, nie wiemy, na ile gospodarka spowolni, czy wejdziemy w recesję, czy będzie to tylko spowolnienie. To, co ważne w tych trudnych czasach, to współpraca z zaufanymi partnerami, a w przypadku banku zwinność, elastyczność, umiejętność reagowania na zmieniające się realia. Ja wierzę, że nasz bank wykazał się takimi umiejętnościami już w przeszłości. Jestem przekonany, że wspólnie przejdziemy przez te trudne miesiące, kwartały i znów zaświeci słońce. Dziękuję Wam, którzy jesteście z nami i pozdrawiam.